W Muzeum Miejskim Sztygarka odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wyprawy na krańce Ziemi. Tym razem odwiedziliśmy Indie. Prelekcja była opowieścią o zdumiewającym kraju kontrastów, gdzie skrajna nędza sąsiaduje z niewyobrażalnym bogactwem, a nowoczesność próbuje się przebijać przez gąszcz wielusetletniej tradycji. W dzisiejszym cyklu wyprawy na krańce Ziemi spotykamy się z Rajasthanem. To chyba wyjątkowy region. Tak, zgadza się, to wyjątkowy region Indii, który zdarzyło nam się objechać dookoła i chcielibyśmy się opowieściami o tej naszej podróży podzielić z Państwem tu tak licznie zgromadzonymi. Podzielić się trochę naszą fascynacją Indiami, które są takim krajem, który się chyba albo kocha, albo nienawidzi. Mnie się zdarzyło pokochać, więc przypuszczam, że to nie była nasza ostatnia wizyta. No, chcielibyśmy się trochę podzielić naszą największą fascynacją, czyli tym, co się dzieje na indyjskiej ulicy. To jest coś, co się zdecydowanie różni od krajów takich europejskich, czy takich bardziej jakby w naszym rozumieniu cywilizacji zachodniej. Tam po prostu życie w takiej swojej pełnej krasie toczy się na ulicy. Można być po prostu cały czas idąc sobie i z krokiem spacerowym przez ulicę, być świadkiem wszystkiego, nauczyć się zawodu, wszystko, zjeść cokolwiek, nie uczestniczyć w modlitwie. To wszystko, jakby ci ludzie żyją bardzo społecznie i bardzo jakby tak na widoku. Zupełnie inaczej niż tutaj. My jesteśmy jakby skierowani na indywidualność i na takie trzymanie się z siebie. Nie pierwszy raz spotykam się z tymi skrajnymi opiniami na temat Indii. Dlaczego tak jest? Dlaczego myślimy o nich tak kontrastowo? To znaczy, Indie u nas wzbudzają po prostu takie uczucia. Po prostu tam jak się przychodzi i widzi się tą taką skrajną biedę, obok skrajne bogactwo, tam nie ma takich rzeczy letnich. Tam jest albo właśnie, tam po prostu są skrajności. Albo jest coś bardzo piękne, albo bardzo brzydkie. Są piękne pałace, a obok śmietnisko, w których się brodzi po kolana prawie. No i... To nie jest kraj dla ludzi myślących schematycznie, tak? To znaczy, to jest kraj dla ludzi, myślę, że otwartych na inność. Pan jest autorem zdjęć na tej wystawie. Co pana zaskoczyło po przybyciu do Indii? Zaskoczyła mnie przede wszystkim ta bieda, ubóstwo i koloryt. Kobiety są ubrane jak księżniczki, kolorowych sari, czego u nas się nie spotyka. U nas jest przeważnie szarość na ulicy i są bardzo otwarte, życzliwe. Chętnie pozują do zdjęć, powiedzmy, i z dziećmi. Niektórzy zaczepiają. Na czym skupił pan uwagę, fotografując Indie? Skupiłem na zabytkach i na ludziach i na zwierzętach. Po prostu wszędzie dominują krowy, świnie, które się wałęsają w śmieciach, po prostu w tonach śmieci, czego u nas się nie spotyka. I oprócz tego, obok tego funkcjonują ludzie, gdzie sprzedają jedzenie, pożywiają się, śpią i można zauważyć coś takiego, że na ulicach żebrak, leżąc w śmieciach, wyciąga komórkę i smartfona i komunikuje się ze światem, czego u nas raczej się nie spotyka. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie z Indiami, ale mamy przyjemność zaprosić naszych telewidzów na kolejne spotkanie, które czego będzie dotyczyć? Jak to się mówi, karawana toczy się dalej i z ciepłego kraju pojedziemy do równie ciepłego, chociaż mamy zimę. Mianowicie pojedziemy na bardzo egzotyczną wyspę, która jeszcze dodatkowo teraz przez kilka, podejrzewam, lat będzie egzotyczna, mianowicie Kuba. Kuba ta nowoczesna, która zmienia się bardzo szybko i Kuba ta jeszcze z epoki dwóch braci rządzących. Myślę, że taki obraz prezentowany przez dwie osoby, przez Beatę Tomanek, moją przyjaciółkę z Radia Katowice, przyjaciółkę z wielu podróży i z mojej wyprawy, która jak zwykle toczyła się śladami jaskiń i grotołazów polskich. Natomiast Beata przedstawi Kubę od strony takiej turystyki z wysokiego C, czyli będziemy mieli możliwość obejrzenia Kuby dla tych ludzi, bardziej zamożnych, którzy korzystają często z usług biur turystycznych, ale i dla tych ludzi, którzy podążają własnymi ścieżkami. Na pewno jeden i drugi obraz jest niesłychanie zaskakujący dla wszystkich, którzy przyjeżdżają na Kubę, ale również myślę, że dla Państwa, którzy odwiedzą nas 29 marca o godzinie 17:00, tradycyjnie na spotkaniach wyprawy na krańce Ziemi.
Dział etnograficzno-podróżniczy Muzeum Miejskiego Sztygarka zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 29 marca.